Prawo i Sprawiedliwość ma 3 mandaty w Radzie Powiatu Leszczyńskiego. Poseł Jan Dziedziczak wyliczył, że partia dosłownie otarła się o więcej. W gminie Rydzyna zabrakło 1 głosu, a w gminie Święciechowa 11. To najlepszy dowód na to, że dosłownie każdy głos był ważny, mówił Jan Dziedziczak. Mówimy, drodzy Państwo, krótko mówiąc, o 12 głosach i byłaby zupełnie inna sytuacja w Radzie i być może nawet zupełnie inne starostwo. Więc naprawdę, naprawdę wspaniała lekcja demokracji, myślę, dla nas wszystkich, niezależnie jakie mamy poglądy, że warto chodzić na wybory, na głosowania, bo nawet 1 głos może przesądzić o tym, jakie będą władze danej powiatu czy gminy. Do Rady Powiatu Leszczyńskiego weszli Karol Neumann, Józef Buszewicz i Jolanta Zamiatała. 3 osoby to minimum do utworzenia klubu. PiS-owi udało się to po raz pierwszy w powiecie. Jego przewodniczącym został Karol Neumann.